Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 18 w wersetach od 1 do 8? Powiedział im też podobieństwo o tym, że zawsze potrzeba się modlić i nie ustawać. W jednym mieście był pewien sędzia, który nie bał się Boga i nie liczył się z człowiekiem. Była też w tym mieście pewna wdowa, która przychodziła do niego, mówiąc: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez pewien czas nie chciał. Potem powiedział sobie: chociaż się nie boję Boga i nie liczę się z człowiekiem, to jednak, ponieważ ta wdowa przysparza mi trudu, wezmę ją w obronę, aby w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Pan powiedział: posłuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, wołających do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędziom ma ścisły związek z narodem żydowskim. Wskazuje na czasy ostateczne, o których czytaliśmy w poprzednim fragmencie. Wierna resztka Żydów, która będzie w wielkiej udręce, będzie usilnie wołać do Boga o pomoc i wykonanie sprawiedliwego sądu nad swoimi wrogami. Pomimo, że żyjemy w czasie łaski i nie wołamy do Boga o sprawiedliwe odpłacenie wrogom, podobieństwo to ma także i nam wiele do powiedzenia. Módlcie się i nie ustawajcie. Słowa te mają dla każdego z nas bardzo duże znaczenie. Jakże prędko jednak się zniechęcamy, jeśli Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw w widoczny sposób lub jeżeli odpowiada nie tak, jak byśmy tego oczekiwali. Nie zapominajmy, że Bóg ma zawsze na uwadze nasze wieczne szczęście. W swojej miłości nie może zmienić dróg, którymi prowadzi nas do tego celu, tylko dlatego, że akurat życzymy sobie natychmiastowej ulgi w naszym położeniu. W odpowiednim czasie odpowie nam w cudowny sposób. W doświadczeniach wiara nie zawsze wznosi się na poziom odpowiadający działaniu Boga. Stąd pytanie Pana. Werset 8. Pomyślmy tylko o doświadczeniu zgromadzenia w Jerozolimie, opisanym w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale. Nieustannie modliło się za uwięzionym Piotrem. Kiedy jednak uwolniony przez anioła apostoł stanął przed drzwiami, nikt nie uwierzył. Boża odpowiedź często przekracza oczekiwanie wiary, która zwraca się do Niego z prośbą. Czy przeżyliśmy już takie zdarzenie?